Cześć, witajcie moi widzowie w dzisiejszym materiale. W sumie nie miałam pomysłu na filmik, więc zrobimy sobie top 5 moich ulubionych serii z LEGO. Koniecznie napiszcie w komentarzu, które top 5 jest waszych serii, no i od najgorszej do najlepszej, bo też tak właśnie będzie w tym materiale. Więc ja jestem Legoszczyt Kamila i zapraszam was do oglądania. Zacznijmy sobie najpierw właśnie od tej najgorszej serii z wszystkich pięciu i będziemy tak lecieć na sam dół do najlepszej. Seria numer 5 to LEGO Brickheads. LEGO Brickheads to taka seria, w której zestawy, a raczej figurki, nie tylko z LEGO, są wyrażane w postaci takich bardziej kwadratowych, coś na stylu Minecrafta. I mają takie bardzo słodkie oczka, też w sumie z kwadratowymi źrenicami, więc tutaj bym się wspierał o to, czy jest to właśnie nawiązanie do Minecrafta. Ogólnie rzecz biorąc, takie figurki kosztowały po 5 dyszek, 3, początkowo 3 dyszki i tak mniej więcej w okolicy 45, 5 dyszek, coś ten deseń właśnie, jeżeli chodzi o pojedyncze figurki. No i były też zestawy łączone, gdzie na przykład były dwie figurki, jedna taka duża i jedna taka mała. Tutaj przykład to na przykład Harry Potter z Hedwigą, no albo Luke Skywalker z Jodą. No i są też takie zestawy, w których na przykład mamy dwie duże figurki, takie normalne, jak na przykład Kylo Ren i ten czerwony szturmowiec. No albo po prostu pojedyncze, tak jak już przed chwilą powiedziałam, zestawy. Ja w swojej kolekcji miałem dużo Brickheadsów. Początkowo pierwszym moim Brickheadsem był Joker z LEGO Batman Movie, którego rozebrałem prawie od razu. Nie podobał mi się on po złożeniu, więc po prostu poszedł na elementy. Później był to... jak on się nazywał? Iron Man, tak jest. Iron Man z Marvela. No i tam ogólnie on wyglądał całkiem spoko, ale tak nieco nie pasowało mi jego wykończenie, troszkę te części odpadały. No i też sobie go rozłożyłem, by zbudować coś innego. Ale potem miałem jeszcze trzy Brickheadsy, czyli Ray, czyli Flasha oraz Aquamana. Aquaman jest jak na razie moją najfajniejszą figurką z Brickheadsów. Jak dla mnie najlepiej wyglądający z wszystkich trzech. No i właśnie wszystkie trzy stoją na mojej półce do dziś. I teraz pytanie, czy planuję kupić jeszcze jakieś Brickheadsy? Myślę, że tak. Myślę, że chciałbym mieć tą owieczkę z tych nie najnowszych chyba, ale dosyć nowych. No i myszkę Miki też planowałam od początku, ale na razie mi to jakoś nie wyszło. I też myślę, że chciałabym zdobyć Bricketsa Mistrzału albo Lloyda z LEGO Movie, bo też pamiętam, że LEGO Ninjago oczywiście mówi, bo też pamiętam, że były takie Bricketsy, ale one są chyba trudno dostępne, no i dać stówkę za jednego to chyba taka trochę przesada. Na pewno chciałbym, żeby wyszedł taki briket z Ricka i Mortiego. Na pewno bym to kupił. No i też myślę, że zakupię sobie prędzej czy później Brickheadsa Kylo Rena. Nie tego z tym czerwonym szturmowcem, bo jego chem akurat mi się nie podoba. No ale tego takiego z włosami. No to teraz seria numer 4 i jest to LEGO Atlantis. Z tej serii na moim kanale pojawiły się łącznie dwa zestawy. Pierwszy to był taki czarny rekin, do którego mieliśmy też czerwony klucz oraz jednego nurka. No a drugi to taki żółw, oraz tam też był żółty klucz oraz jeden nurek. Rekin poszedł na części, ale żółw ja sobie zostawiłem, bo wygląda naprawdę bardzo fajnie. I przy okazji planuję też kupić taki mały zestawik, gdzie był ten ich szef. Swoją drogą było też taki film z Atlantis. Dalej jest na YouTubie, jeżeli chcecie zobaczyć, to wpiszcie sobie LEGO Atlantis film.pl, no to na pewno wam wyjdzie, że po polsku. No i on tak trwa 15-20 minut, nie jest to może nic dużego. Chciałbym, żeby wyszło coś właśnie z drugiej serii, no ale nieważne. No i w tym oto małym zestawie jest taka figurka rekina, która mi się podoba. Jest też ten szef, no i niebieski klucz, który też jest całkiem spoko. A w swojej kolekcji miałam jeszcze takiego czarnego kraba, gdzie był pomarańczowy klucz. No i w ogóle chciałbym mieć coś z drugiej serii, bo tam nic nie miałem. Tym bardziej, że był taki mały zestawik za chyba dwie dyszki, około kosztował. No to myślę, że mógłbym sobie coś takiego kupić. Nie wiem, piszę, czy chcielibyście recenzję. Ogólnie klimaty morskie, jeżeli chodzi o LEGO, mi się podobają. Te serie takie podwodne, ale bardziej przygodowe, jak właśnie na przykład Atlantis, gdzie były te potwory, gdzie było coś do zdobycia, coś takiego ważnego. No a nie teraz ta nowa seria City, gdzie okej, no uczą dzieci, żeby zbierać śmieci i tak dalej, żeby w sumie odkrywać ocean, no a tam takich żadnych wielkich potworów nie było, tym bardziej, że ten rekin chyba nic nikomu nie zrobi,
z tego dużego zestawu. No, a tam jest jeszcze ta żabnica, no i ten rekin młot. Młot chyba? Albo piła? Nie, piła to była w tym takim statku z City, ale to był akurat lekki młot, z tego dobrze pamiętam. No i jeszcze płaszczka. Myślę, że polibak z płaszczką prędzej czy później zakupię, no ale ta seria jakoś tak nie przypada mi do gustu, bo wolę takie właśnie przygodowe. Aquazon też było ciekawą serią, pamiętam. Znaczy mnie wtedy nie było na świecie, ale ogólnie pamiętam, bo oglądałam tam gdzieś recenzję o Kruskozaura, no i też na zagranicznym Legotubie. I ogólnie oglądałam na Google zdjęcia z tej serii. Naprawdę fajnie to wyglądało i Aqua Sharks też mi się podobały. Więc chciałbym, żeby właśnie była taka znowu seria, na przykład Lego Atlantis, trzeci rzut zestawu, wtedy byłby po prostu w tej serii zakochany, no tak za przeproszeniem. Za przeproszeniem. No po prostu tak mówię, nie? Że chciałbym na pewno coś kupić z tej serii, no i gdyby był trzeci rzut zestawów z Lego Atlantis, to na pewno zrobiłbym duże zakupy. Seria numer 3 no to Lego Marvel, bądź też Avengers, jak kto woli, no bo te dwie nazwy tutaj się przytłaczają, coś ten deseń. No i mamy tutaj ogólnie rzecz biorąc serie, które są podzielone stricte w tych nowych zestawach na Spidermana oraz na Avengersów. Mi szczerze powiedziawszy bardziej podobają się te avengerskie zestawy, chociaż jak dla mnie one spadają coraz to bardziej w dół i jest szansa, że za niedługo wyjdą z katalogu, bo naprawdę robią się coraz to gorsze, tak przynajmniej dla mnie. No ale te Spider-Many też nie są jakoś złe. Minusem jest to, że cały czas dostajemy ten sam strój Spider-Mana już od zeszłego roku, od stycznia. No i teraz nam się cały czas przewija ten sam strój Spider-Mana. Co prawda mamy też kilka takich ciekawych postaci, jak na przykład taki czarny Spider-Man, jest też ten Spider-Man z filmu o tym Spider-Manie. Co tam jeszcze było? Był też Spider-Pig, czy Ham? Spider-Ham chyba to był, nie? No bo sam Kruskozaur coś mówił, bo on miał ten zestaw. Iron Spider, no i kilka tam ciekawych postaci, co prawda jest, no ale sam nasz Peter Parker ciągle jest wyposażony w ten strój. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o falę Spider-Manów, tutaj chyba najbardziej mi się podobała ta z Far From Home. Miałem dwa zestawy, z tego co pamiętam, były tylko trzy, więc może jeszcze kiedyś ten samolot sobie dorwę. A, i jeszcze był ten pakiet figurek, który też posiadam, tak więc posiadam trzy zestawy z czterech, ale wszystkie poszły na części, tak jest. Więc tutaj akurat, no, raczej tego nie zbiorę, no bo po co miałbym mieć jeden zestaw z wszystkich czterech, czy tam pięciu, które miałem. Nie, no, czterech bym miał wtedy. Skoro i tak wszystkie zestawy poszły na części. No a jeżeli chodzi o Marvela, no to tutaj miałam tam kilka zestawów. Kapitan Marvel na pewno była fajna. Fajny zestaw. No a jeżeli chodzi o Avengersów, no to tutaj z Endgame chciałam kupić ten motor Kapitana. Chciałam też kupić War Machine Mech i dalej na niego poluję. A z Infinity War miałem jedynie ten najmniejszy zestaw, ale go nie recenzowałem. No i też bardzo mi się podobał ten Hulkbuster, naprawdę świetnie wyglądał. No w porównaniu do tego nowego na pewno był 100 razy lepszy. No i teraz, co ci coś planuję jeszcze kupić? Tak, planuję kupić tą małą zbrojnię Ironmana. Na tą dużą się niestety nie załapałem, ale mój kuzyn ma albo miał ją w kolekcji. Na pewno wiem, że ją miał, ale czy dalej ma, no to nie wiem, musiałbym się go spytać, no bo jak pewnie on, tak mi się wydaje, że to już rozburzył. Ale jeżeli nie, to na pewno byłoby coś fajnego. Pokazać takie coś na kanale, jeszcze połączyć z tym małym zestawem, to myślę, że całkiem spoczko. Więc piszcie, żebyście chcieli, najwyżej przez wakacje odbuduję to z kuzynem i zrecenzujemy. A mały zestawik na pewno kupię. Na pewno, tak mi się wydaje, że na pewno, no, bo na pewno mi się podoba. Mamy tam ogólnie figurkę naszego tonego Starka. Co prawda, figurka, co prawda, torsik tego tonego jest zgapiony od Owena, ale to jakoś mi tam wiele co nie przeszkadza. Jest też ten fajny nowy hełm. Wiele osób go nie lubi, wiele osób woli te stare, ale mi się w sumie ten bardziej podoba. Jedynym jego minusem, takim znaczącym, jest to, że się nie otwiera. To jakby przyłbica, czy też ten deseń. No, ale ogólnie to te mi się bardziej podobają. Są takie jakby śmieszniejsze, coś ten deseń. W tych starach nie widziałam jakby twarzy na tej hełmie, tak jakby wyglądała ona taka jakby bardziej do góry, tak za bardzo. A te nowe jakby są fajniejsze, przynajmniej dla mnie. No i jest tam też taka srebrna zbroja i dwóch agentów IEM. Więc na pewno fajny zestawik, myślę, że kupię. No a jeżeli chodzi o roboty z tej serii, no to tutaj mam wszystkie cztery z najnowszych z tego ze stycznia tego roku.
Tam były ogólnie trzy zestawy, takie małe po pięć dyszek, z tego co dobrze pamiętam, gdzie był Thanos, Iron Man właśnie i Spider-Man. Spider-Man figurkowo wyszedł najgorzej oczywiście, no ale konstrukcyjnie mi się nawet spodobał. No i był też Venom, ale on był w tym takim statku Spider-Mana i tak to kupiłem, żeby mieć wszystkie cztery. No i całkiem mi się podobałem, dalej zdobię moją półkę. Tak więc jeżeli chodzi o Marvela, tutaj też jest to jedna z moich ulubionych serii. No i moi drodzy, seria numer dwa. Tutaj wam ostatnio mówiłem przy recenzji Zamku z Hidden Side, że właśnie ta oto seria, czyli Lego Ukryta Strona w tłumaczeniu, jest drugą moją ulubioną serią. No i tutaj też wam to powiem, ponieważ tak właśnie jest. Hidden Side, naprawdę świetna seria, kiedy sobie debiutowała, albo inaczej, kiedy pojawiły się pierwsze zdjęcia, już nie mogłam się doczekać. To było chyba nawet rok przed wydaniem tej serii, tak. Wtedy widziałam pierwszy plakat, który wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy teraz go znalazłam, ale myślę, że tak, więc tutaj wam go wstawię przy montażu, jeżeli nie zapomnę. I przy okazji właśnie wtedy już się podjarałem tą serią. Na początku wyglądało to tak troszkę bardziej, że ten Jack to taki obrońca, ta Parker to taka, wiecie, laseczka. No i też te potwory wyglądały tak jakby strasznie, tak przynajmniej dla mnie. Ale swoją drogą seria wyszła naprawdę świetnie. Już były zapowiedzi zestawów, no i kilka tam zdjęć właśnie rok przed wydaniem było. Ja myślałam, że ta seria będzie o wiele wcześniej. Bo też zrobiłem o niej materiał, a dopiero rok albo pół roku później wyszła. Ogólnie bardzo na nią czekałem, ale gdy Kloskozor, znaczy Kloskozor, co ja w ogóle mówię, Brodaty Geek już zaczął to recenzować, no to zamówiłem sobie te Laboratorium JB, żeby zobaczyć, ta seria jest fajna, no i okazała się bardzo fajna. Jeszcze połączenie z tą aplikacją naprawdę super. No i potem zacząłem kupować, jeszcze kupiłem sobie kuter rybacki, a sam kuter stoi na mojej półce, jednakże ta mała konstrukcja skalna już jest rozebrana. Dalej kupiłem jeszcze cmentarzysko, które też rozebrałem totalnie. W drugim rzucie kupiłem Witaj w Hidden Side, który też rozebrałem, żeby zrobić mocka. A potem jeszcze kupiłem latarnię w ciemności. Naprawdę fajny zestaw, dalej stoi na mojej półce. No i w trzecim rzucie, jak dla mnie najlepszym, właśnie już kupiłem zamek, no i dostałem jeszcze Łódź podwodną JB. Obydwa zestawy też mogliście zobaczyć na moim kanale, a zresztą wszystkie zestawy mogliście zobaczyć na moim kanale. Jeżeli chodzi o moje plany zakupowe, no to z nowego trzeciego rzutu planuję mieć wszystkie zestawy. No i planuję też kupić jeden z polibagów. Z tego co pamiętam, z tej serii wyszły dwa. Jeden z Elfłego, który jak dla mnie jest dziwny. Jeżeli ktoś nie miał hemu Elfłego, no to fajnie, ale tak to ogólnie troszkę lipa. Ale ten drugi z tym kucharzem naprawdę jest świetny. Z szefem kuchni naprawdę całkiem to fajnie wygląda. No i ja bym chciał go właśnie zdobyć. Ponoć będą też książeczki od Amitu właśnie z Hidden Side. I pierwsza ma wyjść chyba gdzieś w sierpniu, z tego co pamiętam. I tam ma być figurka Jacka w nowym nakryciu głowy. Tak troszkę kiepsko, no ale nie jest źle. No i też za niedługo wyjdzie oczywiście kolejny numer magazynu, gdzie będzie Jack z nowym nakryciem głowy właśnie, który bardziej wolę. No i ze Spencerem też kupię na pewno, bo całkiem fajny to jest dodatek. Tak więc podsumowując, Hidden Side naprawdę jest świetne. Te łapanie duchów też się, mi się dalej nie znudziło. W aplikacji zostały użyte nowe funkcje, dodane. No i też jakby więcej duchów jest do złapania, więc całkiem fajnie. Myślę, że wybór pierwszego ulubionego kontentu, bądź też po prostu serii z Lego nie będzie dla was dziwny, po prostu zaskakujący, no bo jak to już wiele razy na moim kanale wspominałem, jest to seria Lego Ninjago. Widać to też po moim awatarze, ogólnie po odcinkach i po innych rzeczach, tak, po prostu Lego Ninjago jest najlepsze, dla mnie jest serią numer jeden ever, jeżeli chodzi o Lego, tak więc tutaj troszkę o tym opowiem. Jeżeli chodzi o zestawy, to nie mogę zliczyć. Musiałby powstać o tym osobny odcinek, żebym wam powiedział, jakie zestawy z Ninjago miałem kiedykolwiek. Swoją drogą piszcie, czy chcielibyście coś takiego, bo chętnie coś takiego nagram. Ale naprawdę dużo tych zestawów miałem, pamiętam. Większość poszła na części, ale też duża ilość poszła na półkę. No i na pewno minifigurki też tutaj stanowią nieodłączną część mojej kolekcji, jeżeli chodzi o Lego. No i samo Lego Ninjago naprawdę jest bardzo fajne. Nowy wygląd bohaterów tak troszkę mi się nie spodobał. Wolałam ten stary. W przypadku Jaya to chyba poszło na plus, jeżeli chodzi o sam wygląd, ale jeżeli bardziej o włoski, no bo twarz mi się chyba bardziej podobała, bo ta jest taka dziecięca. Jeżeli chodzi o sam content Jaya, no to teraz jest to taki ciamajda, taki śmieszek po prostu, co nic nie umie zrobić i tak dalej.
A wtedy to był po prostu porządny wojownik i tyle. Tak samo z Kajem, no. Wcześniej ninja nawet nie mieli mocy, używali miecze, katany i walczyli, a teraz w 11 sezonie Kaj po prostu nic, był obrażony, bo nic nie umiał zrobić, nie ma swoich mocy i sądził, że nie jest użyteczny, jeżeli chodzi o drużynę, a tak naprawdę ninja dopiero w trzecim sezonie zyskali swoją moc żywiołów, a w czwartym walczyli totalnie bez niej tak na początku i tak się nic właśnie z tego powodu nie stało. Tak więc tutaj mi się wydaje, że ninja tak zdziecinnieli, coś ten design właśnie, no i Zayn jakoś się tak bardzo nie zmienił, bardziej jego fryzurka się zmieniła. Twarz filmowa z tego niczego mówi się zmieniła, no ale teraz ma tą srebrną, to się prawie w ogóle nie różni od tej starej. Natomiast Nia się dużo zmieniła i z moim zdaniem wygląda lepiej. Jay wygląda z włosków spoko, ale z twarzy już nie i z samego jego kontentu, no znowu muszę użyć tego słowa, wygląda i prezentuje się o wiele gorzej. Kai spoko, jednakże wolałam jego starszą wersję. Z Kolem jest ok, ale te włosy wyglądają trochę jakbyśmy je obrócili i na przykład zrobili im kolor szary, nabili na patyk, to myślę, że na mocku nikt by się nie zorientował, że jest to mop, a nie właśnie włoski Kola. No i Zayn wygląda całkiem ok, bo to też się tak bardzo nie zmienił, a Mistrz Wu to już prawie w ogóle się nie zmienił, więc tutaj akurat nic nie wydarzyło, ale jak dla mnie najgorszą przemianę chyba przeżył Jay, bo stał się takim bezużytecznym ninjasem. Tak więc podsumowując, seria Ninjago naprawdę jest świetna, nieco rzeczy się zmieniło, niektóre na gorsze, niektóre na lepsze, ale i tak bardzo lubię tę serię. Jeszcze raz powtórzę, że napiszcie koniecznie w komentarzu, które 5 waszych serii jest najlepsze, jeżeli chodzi o LEGO. Najlepiej od najgorszej do najlepszej, a jak nie, no to ponumerujcie. Ja wam jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Właśnie piszcie, jeśli chcielibyście całą moją kolekcję LEGO Ninjago zestawów, ale raczej z mojej głowy niż pokazywanie, no bo nie wszystkie mam odbudowane, a raczej większość mam nieodbudowane. Tak więc właśnie piszcie, jeszcze raz wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!